Dzień dobry, Piotr Zychowicz, Historia Realna, witam Państwa. Znowu będziemy rozmawiać o historii. A dzisiaj zaprosiłem do studia człowieka, który dotrzymuje słowa, dr Krzysztof Rak. Dzień dobry. Dzień dobry. Obiecał Pan, że Pan się stawi znowu i Pan jest. Za co bardzo dziękuję. E, drodzy Państwo, dr Krzysztof Rak był gościem e, zupełnie niedawno naszego programu, pamiętnego, e, prowadzone, prowadzonego przez sympatycznego, Pana Jakuba Turkowskiego, którego też pozdrawiamy. Eee, I teraz tak. Zanim przejdziemy do tematu, drodzy Państwo, subskrybujcie nasz kanał, e, lajkujcie filmy, komentujcie i e, wspierajcie nas na Patronite, tak jak pan Turkowski razem ze swoim bratem Łukaszem. A drodzy Państwo, tematem dzisiejszego naszego spotkania jest książka. Książka Pana. Krzysztofa Raka, Polska, niespełniony sojusznik Hitlera, w mojej opinii jedna e, z najlepszych monografii, która ukazała się w ostatnich latach. I od razu pierwsze pytanie dla naszego gościa. No, sprawa wydaje się paradoksalna. Hmm, Hitler, straszliwa okupacja, e, miliony ofiar, Polska zamieniona w Gruzy, e, straszliwe doświadczenia z Niemcami w latach 39-45. No, a tymczasem z pańskiej książki wynika, że w latach 30 Hitler e, miał wobec Polaków zupełnie inne plany, no ale przede wszystkim e, inne poglądy na temat Polaków. No i to jest e, to pierwsze pytanie, to czy Hitler wtedy, jak to określić, e, lubił Polaków, nie lubił Polaków, czy w ogóle miał jakiś emocjonalny ten stosunek do nas, czy to było wszystko elementem jego gry politycznej? No ja uważam, że w ogóle polityków powinniśmy traktować jako E, graczy i zakładać, że e, oni są chłodnymi graczami, mogą źle kalkulować, ale no, polityk, który dochodzi do władzy e, w mocarstwie, a Niemcy by, byli wówczas, wówczas mocarstwem, no, musi mieć chłodną e, głowę i, i zmysł e, realności, nie może na pewno. Kierować się sentymentami, emocjami, uczuciami, bo nie zajdzie tak wysoko. No cudów, cudów nie ma. Zresztą, jak mówimy o Hitlerze i Polsce, to między innymi dlatego doszedł do władzy, że nie ujawniał swoich planów wobec Polski, bo wiedział, że gdyby te plany ujawnił, no to miałby bardzo poważny kłopot z dojściem do władzy, bo Polska po roku 18 w Niemczech no, była y, powszechnie. Ar, I Polska wrogiem. i Polacy arcywrogiem była znienawidzona i głównym celem polityki niemieckiej y, okresu weimarskiego, czyli tego okresu od y, Wersalu do dojścia Hitlera y, w 1933 roku do władzy była właśnie Polska i cała polityka niemiecka była nakierowana na wyrównanie rachunków z Polską, czyli krótko mówiąc odebranie Polsce Yy, tak zwanego korytarza, czyli Pomorza Gdańskiego, no i tej części Górnego Śląska, co najmniej tak, tej części Górnego Śląska, która, 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 która posiada, którą Polska po pierwszej wojnie posiadała. No właśnie, i to jest ta tradycyjna linia, opisana przez pana w książce, tak, tak jak powiedziałbym pruskiej, e, która nadal dobrze śmiała w republice Weimarskiej linii politycznej, czyli szukania porozumienia i z Francją takiego, żeby kosztem, odmówiliśmy o tym podczas ostatniej naszej dyskusji, żeby kosztem e, Polski się porozumieć z Francją, no ale również szukania jakiegoś tam, e, symbolem tego jest oczywiście Rapallo, porozumienia z bolszewikami, ten najgorszy scenariusz e, przeciwko Polsce. No ale właśnie, Hitler w 1933 roku e, zostaje kanclerzem, przejmuje władzę i e, wywraca ten cały stolik, e, dogaduje się, zawiązuje porozumienie z Józefem Piłsudskim i Podpisuje pakt z Polską, czy też formalnie deklarac deklarację o niestosowaniu przemocy, podpisaną 26 stycznia 1934 roku. I podobno, nie wiem czy to jest anegdota, czy nie, kiedy Hitler przedstawiał swoim towarzyszom partyjnym, nawet e, i potem w parlamencie, e, tą swoją koncepcję zwrotu polityki, zerwania z tą tradycyjną e, linią polityki pruskiej i wejścia. W jakieś odprężenie z Polską, podobno tupano, gwizdano, e, i wielu ludzi nie mogło się z tym po prostu pogodzić. Tak, i też zresztą do tego się nie przyznawał. E, na samym e, początku. E, ja dotarłem e, do takich e, akurat e, dokumentów sowieckich, dokumentów e, wywiadu wojskowego e, sowieckiego. E, kiedy po rozmowie, bo taką kluczową rozmową, która otwierała proces odprężenia polsko-niemieckiego, ówczesny proces odprężenia, to była rozmowa, która się odbyła na początku maja 1933 roku, posła polskiego Alfreda Wysockiego, właśnie z Adolfem Hitlerem. No i zaraz po tej rozmowie został wezwany do Berlina ambasador, Wtedy nie był ambasador, to był poseł, bo, nie, bo, to, bo, 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 bo to było poselstwo. Ranga ambasada, ambasady była później placówką polskiej, i Niemieckiej przyznana, podniesiona do tej rangi. I, i, I wtedy poseł niemiecki w Warszawie, Hans Adolf von Moltke, został zaproszony do, 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 do Berlina. I mam ten dokument, i czytałem ten dokument, i Hitler mu tłumaczył, że to jest wszystko zmyłka. Że on się z tymi Polakami nie ma najmniejszego zamiaru dogadać, to jest tylko yy, chwilowa chwilowe. Dlaczego tak mówił? No bo yy, o, o, wtedy jeszcze pamiętajmy, że jeszcze jest prezydent Hindenburg. Hitler nie ma pełnej władzy cały czas yy, w Niemczech. Ten proces Gleichschaltung, jak to się ładnie nazywa, czyli takiego. Yy, Ujednolicania, to tak się tak tak, tak 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 to się nazywa. Czyli zdobycia pełnej, totalnej władzy, to jeszcze będzie trwało yy, w 1933-1934 yy, roku. No i yy, Hitler ma przeciwko sobie właśnie ów aparat, jak pan to nazwał, nazwijmy go tak pruski czy prusko-cesarski, no, który myśli o rewanżu, a nie żadnym porozumieniu z Polską. I to porozumienie jest nie w smak. No właśnie, rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak. Te, te, te notatki, no jak się porównuje z tego pierwszego okresu, notatki polskie i notatki niemieckie, to widać, że Niemcy wszyscy całej prawdy nie piszą. A szczególnie nie piszą tego najciekawszego, co jest w tych notatkach, czyli niezwykle antysowieckiego nastawienia. Bo tu widać od samego początku. I, i to chciałem pana zapytać, bo mówił pan, i to jest interesująca ta sprawa, że nie ma miejsca na uczucia, ale e, proszę zwrócić uwagę, że. Porozumienie z Polską, odprężenie z Polską, które Hitler łamiąc opór właśnie tego tradycyjnego establishmentu, szczególnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jest przecież skutkiem nie tyle jego miłości do Polski, bo zgódźmy Opa, się, że ona jest... istniała, ale nienawiści do bolszewizmu, prawda? Przecież Hitler robi dwa ruchy, w tym swoim, a świetnie nazywa, kompletną reorientacją dotychczasowej polityki Niemiec. On nie tylko idzie na zbliżenie z Polską, ale on zrywa z Sowietami. Nie ma mowy już o wspólnych manewrach, e, współpracy wojskowej. E, Rapallo jest martwe. Tak. Prawda? W związku z tym jest pewien element uczuciowy w tym i to jest moim zdaniem pierwszy punkt, to właśnie niechęć do bolszewizmu, która, no, krótko mówiąc, Hitler wie, albo może iść z Polską na Sowietów, albo z Sowietami na Polskę. Wybiera oczywiście ten wariant dla nas bardziej korzystny, czyli numer jeden, ale pytanie moje jest do Pana takie, czy poza tym antybolszewizmem Hitlera nie ma jednak jakiegoś e, chociaż cienia sympatii Hitler do Polaków? I tu się dwa, dwie rzeczy pojawiają. Punkt pierwszy, podziw dla Marszałka Piłsudskiego jako pogromcy bolszewików w roku dwudziestym. I druga rzecz, o którym często mówią badacze, między innymi Broszat, e, że Hitler jest Austriakiem. Że on nie lubi Czechów, ale Polacy to nie jest jakiś problem, z którym on kiedykolwiek mógł się spotkać. To może wróćmy jednak do źródeł, czyli trochę o Mein Kampf porozmawiajmy. Pan ostatnio rozmawiał z profesorem Królem na temat Mein Kampf, na temat jego tłumaczenia. No bo Hitler jest o tyle ciekawym politykiem i łatwym do, do, do zrekonstruowania. Jego myśli, no, że, 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 on wiele, że on był politykiem w odróżnieniu na przykład od Piłsudskiego, że ujawniał swoje zamiary przy różnych okazjach i w ogóle napisał książkę na, na temat te, to, tego, co z, zamierza. I to jest w tym sensie on jest bardzo nietypowym politykiem, bo politycy no zazwyczaj starają się ukryć przed innymi swoje cele po to, żeby móc je zrealizować. To jest abecadło polityczne. I w tym sensie Hitler jest naprawdę nietypowym, bo już w Mein Kampf napisał yy, tak naprawdę yy, o, to co, chodzi, o co tak chodzi. chodzi. No i on napisał o to chodzi, że Niemcy muszą zdobyć nową przestrzeń życiową. Wyliczył nawet ile ta przestrzeń życiowa, yy, ten Lebensraum ma mieć. To jest 500 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przypomnijmy, Polska miała tam 380 tysięcy kilometrów kwadratowych. I to od razu widać, że Polska już nie wchodzi w grę. No, gdzieś trzeba szukać dalej. Ale on w Mein Kampf powiedział wyraźnie, gdzie ta przestrzeń ma być. W ekspresji z Werbis. W sowieckiej Rosji. I państwach wobec niej uzależnionych. Czyli na yy... Rusi i tak, yy, tak, Ukrainie. Tak, tak, Zależnych. Państwach zależnych. Ja to przetłumaczyłem. No, przetłumaczyłem uzależnionych. Ale... Jak to jest, bo, 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 bo jeszcze jak, jak jest jego antysowietyzmem? Bo jego antysowietyzm moim zdaniem w gruncie rzeczy jest anty, antysemityzmem. On ma teorię taką, on ją w latach 30. wyraźnie mówi, że w Rosji sowieckiej tak naprawdę rządzą Żydzi. Rewolucja bolszewicka polegała na tym, że do rewolucji bolszewickiej też Rosjanie nie rządzili Rosją Sowiecką. Rosją. Niemcy. Wtedy Niemcy. I to i dzięki temu, no, Rosja mogła stać się e, imperium. No i przysz, przysz, przyszła rewolucja i zamieniła tą elitę e, niemiecką na elitę żydowską. I tak naprawdę bolszewizm równa się, e, równa się panowaniu. Żydów w Rosji, i wedle jego teorii Żydzi byli niezdolni do stworzenia skutecznie działającego państwa. No, tak więc ta jego krucjata wschodnia i ten cel zajęcia tych ogromnych połaci Rosji wydawała się no, prosta. No, teraz rządzą Żydzi, którzy to państwo, spowodują, że to państwo się w którymś momencie rozpadnie. No i to będzie łatwo, łatwe, łatwe do zdobycia. Ale to ciekawe, co Pan mówi, bo rzeczywiście ci Żydzi pojawiają się w tych obsesjach jego. Na przykład proszę zwrócić uwagę, że e, ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o Republikę Weimarską, czyli ten fatalny dla Polski stan, e, który był przed rokiem 1934 tym odprężeniem z Niemcami, no to e, dla Niemców ówczesnych no to sojusznikiem potencjalnym miała być Francja, prawda? E, no i w jakiejś tam konstelacji Rosja bolszewicka czy jakakolwiek inna. No a Hitler z kolei ma dwóch swoich wymarzonych sojuszników, Wielką Brytanię i Polskę, prawda? A z kolei e, z tą z Francją też chce wojować i tylko powiem kropkę na D przecież Francja też jest, w cudzysłowie, tak jak on używa tych słów, w rękach Żydów, blum, prawda, front ludowy e, i tak dalej, i tak dalej. I mało tego, jak Hitler dokonuje potem zwrotu, czy też inaczej, no nie dogaduje się z tą swoją kochaną Anglią, i walczy z Anglią, no to Anglia to są plutokraci. City, też Żydzi, <grym> też, prawda? Ameryką kto rządzi? Też. też Żydzi. W związku z tym to rzeczywiście ta obsesja jest obecna. Ale to nie jest na etapie, to Polski nie ma jeszcze na etapie camp, Bo, bo, bo wróćmy do tego, gdzie, jaki jest jego stosunek. No to na pewno nie taki jak do Żydów, bo wyraźnie widać, że z pewnych fragmentów MainCamp można przeczuwać już ostateczne. Rozwiązanie i rzeczywiście ludobójstwo na Żydach, bo ono wynika z tej, z tej teorii, bo Żydzi są dla niego kimś, kto niszczy ten pierwiastek narodowy, i to nie tylko niemiecki, tylko jako taki, że, w, że jak Żydzi dojdą do panowania nad światem, to przestaną istnieć narody. I dlatego trzeba ich. Zlikwidować. I tutaj nie ma porównania, jeśli idzie, bo u nas próbowano takie porówn takich porównań dokonywać, no, że to, 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 to stosunek Hitlera do Polaków był taki sam jak do Żydów. I w Mein Kampf nie można powiedzieć, żeby to był stosunek entuzjastyczny Hitlera do Polaków. Jest, tam są pewne. Polacy nie są bohaterami na pewno tej książki. Książki tak jak są na, na przykład Sowieci, Włosi czy, 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 czy Brytyjczycy. I Polacy, do Polaków ma taki stosunek może z lekka pogardliwy, jak każdy na, taki typowo nacjonalistyczny. Tak, tak jak my, zapewne y, było wielu Polaków, którzy miało pogardliwy stosunek do Niemców y, w latach dwudziestych. No to, to jest taka nacjonalistyczna odpowiedź, za którą nie można było jeszcze moim zdaniem wyczuć tego, co się potem stało. I dlatego Hitlerowi chyba rzeczywiście przychodziło dosyć łatwo przychodził dosyć łatwy wniosek, no, że no bo ten cel jest podbój związku sowieckiego. No i, ale po drodze jest ta Polska, Kasia, tak? albo przez Polskę? Albo z Polską, prawda? Tak, i na, inne, e... in, 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 innej drogi nie było. Innej drogi nie było, chyba że naokoło, ale to. E... Oni takie plany mieli się. tak na marginesie. No, ale, no to... Ale, ale to, to samo planowanie pokazało, że, że, że to jest bardzo trudne do, do, do zorganizowania. E... No, Popatrzmy, ta brama do, do, do Rosji jest, jest polska, a nad Polską jest Pałtek. A, 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 a pod Polską są, są, są Karpaty, no, to jednak w dużym sposób, w dużym stopniu utrudnia. No pamiętajmy, że wszystkie te wielkie wyprawy na Rosję, no idą w tym kierunku, y, jednak przez, były w kierunku przez Polskę. To i tym sposobem dotarliśmy do tej części, no bo można mówić o uczuciach, prawda, właśnie Austriak, antykomunista, pozbawiony jakichś uprzedzeń, rzeczywiście nie, Polska nie zaprząta myśli Hitlera, bo to widać wyraźnie, tak jak pan mówi, panie doktorze, w Mein Kampf, y, ten, kto się spodziewa, że to jest książka o Polakach, będzie bardzo rozczarowany. Tak. Tam nic nie ma, prawie kilka jakiś takich wzmianek. E, ale przejdźmy w takim razie, może do właśnie tych powodów nieemocjonalnych, tylko właśnie politycznych, geopolitycznych. Hmm. Pan używa takiego, z tego co pamiętam, w książce określenia zwornik. Jako Polski. E, zwornik strategiczny. Tak. Ale, no ale w stosunku do Polski wtedy w, w oczach Hitlera pan o tym pisze, bo przecież Hitler. I porozmawiamy teraz, po co właściwie ta Polska mu była, prawda? No bo to, po co Polsce był pakt z Niemcami, to o tym mówiliśmy podczas ostatniej naszej dyskusji, żeby wyrywać się spod wasalizmu Francji, ale po co była Hitlerowi e, polska? Po co to odprężenie? To znowu wyobraźmy sobie mapę. E, I jak popatrzymy na mapę, no to widzimy, że na tej równinie europejskiej Niemcy mają dwóch głównych dwóch głównych e, Sąsiadów. Z jednej strony, Francuzi, z drugiej strony są Polacy. I Niemcy są, w tym momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, jakby w pewnym pewnych rodzaju kleszczy Ten, Czyli myślę tutaj o sojuszu o sojuszu wojskowym polsko-francuskim. Ten sojusz słabnie. Ale na papierze on jest. Plus ta Słowacja. On jest faktem, tak. Czyli Niemcy mają no dosyć nie, naj, nie najlepszą pozycję strategiczną. I teraz, jak się wczujemy w Hitlera, jak się wczujemy w każdego polityka, który by rządził Niemcami, no poza tymi politykami Niemiec wajmarskich, którym nienawiść do Polski, moim zdaniem, rozsądek i rozum odbierała. To Hitler, ponieważ nie miał chyba tych rzeczywiście, nie miał tych obciążeń, tej, 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 tej antypolskiej, takiej zwykłej nienawiści i chęci rewanżu, no to Hitler pomyślał sobie tak. No, a co się stanie, jakbyśmy wyciągnęli, rozbili ten sojusz polsko-francuski i zmajstrowali sojusz polsko-niemiecki? To jest nie tylko to, że my możemy, że mam Hitler będzie miał tą flankę wschodnią, swoją zabezpieczoną i ewentualnie będzie mógł myśleć o ataku na Związek Sowiecki. To jest jednak coś więcej. No właśnie, Zachód. Bo Zachód. I, I coś więcej w tym sensie, że jak sojuszu nie ma polsko-francuskiego wtedy, to chyba oznacza to bezpieczeństwo granic zachodnich, bo Francuzi są bardzo defensywni, bardzo bierni. Oni nie mają ochoty... No, bo nie mają też powodu rewanżu za I wojnę światową. I krótko mówiąc, wyciągnięcie Polski z tego sojuszu no powoduje to, że Hitler ma, może mieć i liczyć na to, że ma bezpieczną flankę zachodnią i otwartą drogę na wschód, o czym myśli. Czyli w tym sensie Polska jest zwornikiem strategicznym, nie jest mocarstwem. Ale od tego, po której stronie jest, od tego zależy trochę, czy w dużym mierze, zależy układ równowagi sił. I tu jest ten nasz, nasza ogromna korzyść, którą moim zdaniem Piłsudski doskonale, moim zdaniem Piłsudski doskonale To robi. był taki moment, kiedy Polska, mimo tego, że y, nie mogła o sobie mówić, chociaż niestety, jak wiadomo, to się zaczęło w latach 30., to mówienie jako o mocarstwie, rzeczywiście odgrywała kluczową rolę w tej całej układance. No bo mówił Pan o tym, że Francja nie miała rewi rewizjonistycznych e, tendencji wobec Niemiec, ale przecież Niemcy miały wobec Francji. Więc e, w scenariuszu, w którym doszłoby do wojny francusko-niemieckiej, no to sytuacja mieć Polskę po swojej stronie, no to jest zabezpieczenie tyłów, prawda? Więc sytuacja genialna. No i również e, ten drugi z tych arcywrogów, pierwszy Francja, drugi e, Związek Sowiecki, to posiadanie Polski po swojej stronie. Tą grę bardzo ułatwia, a na razie polską żyć buforem. Bo Hitler tym... zawsze mówił, że Niemcy nie powinny Granite walczyć na, dwie, na, na, na tak dwa jest. fronty. Tak. Czy to, to jest to, ten miał, się, miał wyciągnąć w ten sposób e, wnioski z klęski e, w tak. trakcie pierwszej wojny? Proszę zwrócić uwagę, że Polska to jest lepiej położone Austro-Węgry, prawda? Z <gry> tak. perspektywy, bo przecież państwa centralne, no cały ten sens tego miał być taki, że te. E, e, mm, Austro-Węgry ze swoim położeniem wysunięte jednak bardziej na wschód, no to miały być tam jakieś część przynajmniej tego impetu rosyjskiego na siebie wziąć. No tylko ten problem, że Rosja graniczyła z Prusami Wschodnimi, stąd w 2014 roku wielkie ofensywy Rennenkampfa Samsonowa, wszystkie kłopoty, które były. No a tutaj sytuacja idealna, prawda? Yy, I, panie doktorze, teraz tak, Polska podpisuje... E, tą deklarację z Niemcami 26 stycznia 1934 roku. I co? Zaczyna się. E, miesiąc miodowy, bo e, tak można odnieść wrażenie. Symbolem chyba tego jest to słynne zdjęcie, kiedy Hitler jest na mszy za e, duszę marszałka Piłsudskiego. I jest to ostatni raz, kiedy był w kościele w całym swoim życiu. I uwaga, e, siedzi na krześle, to jest to słynne zdjęcie, na tle. Takiej symbolicznej trumny Piłsudskiego i biało-czerwonego tak. wielkiego sztandaru z Orłem Białym. Tak, bo niewątpliwie y, Hitler doceniał y, Piłsudskiego i chyba nie tylko za zwycięstwo nad Sowietami, no, ale też również za no, pewien taki y, dyktatorski styl. Y, może nie podziwiał specjalnie y, tych porządków, które były w Polsce. No bo to była taka słaba, jak dla niego to była słaba dyktatura, on jednak, to, 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 jego dyktatura była dyta, dyta, dyktaturą totalną. Polegała jednak na y, uzyskaniu totalnej władzy nad społeczeństwem. I dlatego to mu nazywamy to totalitaryzmem. Nasza dyktatura Piłsudskiego to była, y, no, to, no, w porównaniu z tym, to no, bardzo, okay. bardzo słabiutka, ale Piłsudski rzeczywiście... Y, on był przez Niemców Weimarskich traktowany jako wariat, różne rzeczy pisali, ale niewątpliwie bo to widać na przykład z notatek jak przyjmował Niemców to na Niemcach robił piorunujące wrażenie, mimo że był stary, zdziadziały, zgrzybiały zmęczony widać życiem, ale no miał coś w sobie takiego, no że robił wrażenie, jest tak na początku maja 33 roku chyba 8 maja spotyka się z niemieckim a też militarnym Schindlerem. Jest to pierwsza rozmowa Schindlera. No i Schindler jest zachwycony, mimo że tam oni o polityce nie gadają, bo marszałek cały czas jak się spotykał, to opowiadał dykteryki, historyki ze swojego życia wspominał różne koleje swojego losu, wspomnienia z, z, z wojen, a o polityce na no, tam wiele wiele nie było i Schindler Napisał y, notatkę z tej rozmowy, w której o której z marszałk, ma, marszałków wypowiada się w najwyższych superlatywach, no i miał z tego powodu kłopo kłopoty, bo znowu wracam. My coś wiemy, co się działo w ambasadzie od rosyjskiej y, e, e, Razwietki, czyli od A rosyjskiego tak. wyw wyw Wywiadu wojskowego. I tam jest ten agent, który mówi, że po, spo po tym spotkaniu. Schindler został yy, no, yy, yy, no, sk bardzo skrytykowany przez ambasadora, że jak pan rozmawiał z tym Piłsudskim, pan rozmawiał na kolanach, no pan powinien się postawić, a pan wpatrzony był na, w niego jak, 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 jak w obrazek. No i, i, i Piłsudski robił wrażenie, tak? tak? Ale nie mówiliśmy o jeszcze jednej ważnym takim momencie psychologicznym, no trzeba też pamiętać, że Piłsudski był też kombatantem niemieckim z czasów I wojny światowej, prawda? No jakby nie było, no to walczyli razem przeciwko Moskalom e, w ramach państw centralnych. No nawet współpracował z wywiadem niemieckim. Tak. No to jest taka kapitalna anegdota, nie wiem czy Pan ją zna, że e, no, kiedy był akt e, 5 listopada 16 roku, no, wiadomo było, że e, będzie jakiś król w Polsce, prawda, z nominacji dwóch cesarzy państw centralnych. Jeden z e, generałów niemieckich, który stał obok Legionów gdzieś tam stacjonował, przyszedł do Piłsudskiego i powiedział, słuchajcie, słuchajcie, słyszałem, że będziecie mieli króla. Na miłość boską, niech to nie będzie Hohenzollern. <słyskańczym> No, ale, ale to też chyba miało swoje znaczenie, prawda? No był to człowiek, który podczas I wojny światowej walczył po stronie państw centralnych. Tak, i mo, moim, moim zdaniem tego się trochę niedocenia. Znał yy, psychologię niemiecką. Yy, znał. Yy, yy, ja bym nawet jak się zastanawiał, czy w jakimś sensie nie był germanofilem. Yy, a, a na pewno porozumienie z Niemcami to nie jest tylko 33 rok. W 26 roku, kiedy Piłsudski dochodzi do władzy wyciąga nauki z lokarno i tam jedno z pierwszych nauk z lokarno to próbuje doprowadzić do porozumienia z Niemcami. Od razu na samym początku rozmawia z ambasadorem niemieckim i proponuje Niemcom no, coś co potem Hitler w 1938 pod koniec 38 roku zaproponował w Polsce, czyli generalne porządki general Bereinigung. To miało być w 26 roku ale Niemcy i rozwiązanie wszystkich kwestii spornych tak. pomiędzy nie, Polską i jak widać że bardzo mu na tym porozumieniu zależało wysyłał tam swoich emisariuszy między innymi posła PPS Hermana Diamanda ale Niemcy nie chcieli Stresemann nie chciał wtedy zupełnie z nim rozmawiać no i to dopiero to, to do tego porozumienia nie doszło a widać że zaraz po dojściu do władzy jakbyśmy powiedzieli co było głównym jego zamiarem to porozumienie, porozumienie z Niemcami. Chciał się dogadać, mimo że Niemcy mieli o nim złe wtedy zdanie i negatywne są te opinie, bo można przeczytać opinię na przykład msz niemieckiego na jego temat. Tylko powiedzmy sobie oczywiście, że ten układ z Niemcami i to dążenie, które ja też z panem się zgadzam absolutnie, że Piłsudski miał e, absolutnie wizję, Odprężenia z Niemcami i jakiegoś sojuszu z Niemcami no wynikała po prostu była z funkcją tego, że to był jedyny sposób. Na po pierwsze rozbicie tych sz, czy też rozwarcie, wyłamanie, o, może tak, jednego z tych dwóch e, ramion, tych kleszczy, które się so, e, niemiecko-sowieckich wokół Polski za, e, zamykały. No i ucieczka przed klientelizmem e, francuskim. Ja się zgadzam z historykiem Golomanem, słynnym niemieckim, który powiedział, że w Europie Wschodniej są trzy możliwości i nie ma żadnej czwartej. Pierwsza. E, Polacy z Niemcami przeciwko Rosji. Drugie. E, Polacy z Rosją przeciwko Niemcom. I trzecie. Niemcy i Rosja przeciwko Polsce, prawda? No więc trzecie. Najgorsze niemożliwe. Z Rosją nie bardzo. E, no zostają tylko Niemcy, prawda? Więc e, chyba to był taki naturalny dla Piłsudskiego wybór. No, ale pamiętajmy, że w latach 30... Właściwie 31, do, 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 gdzieś do połowy 34 roku yy, Piłsudski też gra bardzo intensywnie nie tylko z y, Hitlerem, ale ze Stalinem. Tu widać, że Piłsudski yy, balansuje, bo, bo, bo w grę wtedy rzeczywiście, wtedy na tej agendzie polityki zagranicznej i w tych kartach, które ma Piłsudski, jak gra, bo on gra wtedy ze Stalinem, tu siedzi Stalin, tu siedzi. Oj, tutaj Hitler, przepraszam, że tak, ale powiedzmy, że on tutaj siedzi. Ja no tak, zagram tego Hitler siedzi tam. Tak, Hitler siedzi tam. A my się przyglądamy. Tak, i Piłsudski ma, ma w tych kartach możliwość sojuszu polsko-niemieckiego przeciwko Sowietom, bo Hitler cały czas w rozmowach w 1933 roku. Też mu tą kartę rosyjską podsuwa. Cały czas mówi o zagrożeniu sowieckim. Nie, 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 nie mówi tego wprost, że chce sojuszu, bo to wprost ta, ta, ta oferta zostanie jeszcze sformułowana za życie marszałka. Pod koniec stycznia 1935 roku Gering z rozkazu Hitlera przyjeżdża tutaj do Warszawy i rozmawia na ten temat z marszałkiem. Ale wtedy już o tym się mówi. I wtedy w grudniu 1933 roku. Piusłowski przyjmuje Hermana Rauschninga, e, szefa Senatu Gdańskiego, który no, ma też taką misję e, od Hitlera, ale tam, tam nie ma mowy. Ma, Hitler się spotyka z nim przed, przed tym spotkaniem. Nie, nie mówi nic o sojuszu, tam się mówi o ewentualnym e, spotkaniu obydwu e, przywódców, ale też Hitler za bardzo do tego nie napiera. Piłsudski tego nie napiera, i w trakcie tego spotkania Piłsudski to sam z siebie, bo jest taka notatka, mówi, że ja na żadne y, awantury dotyczące Wschodu się z wami nie piszę. Ja nie chcę o Ukrainie, w ogóle o Ukrainie nie rozmawiajmy. Mhm. Czyli, y, no, bo potem w 1935 roku Bering mówi wprost, najedźmy na, na Sowiety, tak. dostaniecie tak. Ukrainę. Ach, jak trzeba będzie, to i wam Litwę damy, no tam jest, to jest tyle tego, tyle no, ziemi, że to, nie, że to się, spokojnie się dogadamy. Piłsudski mówi nie. I to samo jest, tylko trochę z innej strony, z sojuszem e, polsko-sowieckim przeciwko e, Hitlerowi. W tym samym czasie gra i sam proponuje, to jest naj, na, na, najciekawsze, sojusz Stalinowi. I tu widzimy jego tę misterną grę. Siedzi y, pomiędzy tymi dwoma go, 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 gośćmi, czyli pomiędzy Hitlerem i Stalinem i, i z każdym zaczyna rozmawiać o sojuszu i licytuje, kto, kto mu da więcej. I dzięki temu Polska... No, w ze... idą w górę. I, to... No idą w górę, no bo i Stalin zaczyna być zainteresowany Polską i Hitler zaczyna być zainteresowany Polską, ale wszystko do czasu. Wszystko do czasu, właśnie i do tego, do tego, do tego zmierzam, bo e, zgadzam się z tym, że rzeczywiście powiedzmy na ten rok, czy jest pierwszy, drugi, trzeci, to jest jakieś takie e, balansowanie, próba znalezienia... Podbicia akcji Polski w tej grze trójstronnej, no ale po pakcie czy też po deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami, te opowieści niektórych dzisiejszych badaczy o tym, że był równy dystans między Warszawą a z jednej strony Moskwą a Berlinem, że to była próba takiego właśnie. Ani z Rosją, ani z Niemcami i tak dalej, i tak dalej. No przecież powiedzmy szczerze, że do Berlina było znacznie bliżej o, niż do Moskwy. E, ja tylko tak, oprócz tego e, pogrzebu, no to tak, wydanie pięknych, pełnych dzieł marszałka Piłsudskiego po niemiecku. No wybór e, to był czterotomowy. Wybór, przepraszam, tak. z wstępem geringa. Z wstępem Geringa w oprawie skórzanej była w wersji <laughs> deluxe. E, mecze piłkarskie ustawicznie towarzyskie. Mm, polscy harcerze jeździli, mało kto wie, na obozy Hitlerjugend i odwrotnie, wymiana młodzieży. E, no jednym słowem zaczyna się taka, przynajmniej ze strony Niemiec ona jest silniejsza, ale jednak też nie tylko, nie tylko to jest na poziomie politycznym, ale również na, e, na poziomie społeczeństw, przynajmniej tak jak mówię ze strony niemieckiej. Ale teraz ja się wcielę w rolę adwokata diabła i chciałbym zadać dwa pytania, e, które często są e, mówione przez, czy też wskazywane słabości tego, tego, tego naszego rozumowania przez przeciwników tego polsko-niemieckiego sojuszu. Pierwszy punkt. To była pułapka. To znaczy, nie chodziło o żadne dalekosiężne strategiczne interesy, żadne zworniki geopolityczne, żadne dalekosiężne plany. Hitler po prostu robił Polaków w jajo, tak powiedziałbym kolokwialnie. A chodziło o uśpienie ofiary, a potem, tak jak na Czechosłowację, skok i powolne rozmontowanie Polski i podbicie i podporządkowanie, czyli osiągnięcie tego samego, co się stało w 1939 roku, tylko bez wojny. Jednym e, słowem, to otwarcie Hitlera na Polskę było e, pułapką. No tak, tylko że. Hitler i nie ma powodu mu nie wierzyć. Już w Mein Kampf bardzo wyraźnie powiedział: jemu na granicach przywróceniu granic 1914 roku zupełnie nie zależy. Dążenie do przywrócenia tych granic mówił jest zbrodnią. I nie mamy powodu, żeby on już wtedy kłamał, bo wtedy jak się, jeszcze się o Polsce o Polsce nie mówiło. E, jakby cała historia no, pokazuje, że naprawdę e, jemu przede wszystkim zależało na ataku na Związek Sowiecki. Jemu tak to zależało, że de facto otworzył drugi front, bo Wielkiej Brytanii nie pokonał, prawda? Czyli no, no jakby ta, ten, ten, ten program, i co do tego historycy nie mają wątpliwości. Ten Hitler rzeczywiście miał program, ogłosił go i go potem potem realizował. Mhm. Czyli ja... nie miała być Polska drugą Czechosłowacją, która została po kawałeczku obgryziona, bo na to się, ja mówię tak, no, powiedzmy, czy inny Ale, zwolennik... To, co, ja, ja mówię, że jak, jak mówił, że y, no, te, 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 te przestrzenie y, sowieckie, czy Rosji, Rosji są, są nieograniczone, no... Dobrze, to powiem inaczej, czy są dokumenty, które mogłyby potwierdzić taką teorię, że najpierw Hitler zaproponował Polsce, żeby się zgodziła na włączenie wolnego miasta Gdańsk do III Rzeszy. Gdyby się Polska zgodziła, to z z wystąpiłby z żądaniem o korytarz. Gdyby się Polska zgodziła o korytarz, to by poprosił o Śląsk. Gdyby wymusił Śląsk, to by wziął Wielkopolskę. A po tym, jakby wziął Wielkopolskę, to był pod okupację całą Polskę i wymordował Polaków. Czy jakiekolwiek dokumenty, słowa Hitlera albo cokolwiek, co powiedział w latach 30 wskazują na to, że brał pod uwagę taki scenariusz? Ja uważam, że, yy, że nie. Oczywiście... Różne dokumenty można różny, w różnoraki sposób yy, interpretować, jak najbardziej powinniśmy, powinniśmy się, uważam, yy, na ten temat yy, spierać. Ale no, no wszystko wynika, no bo o jakich dokumentach my, my, my mówimy? My nie mówimy tylko o publicznych wystąpieniach yy, Hitlera, gdzie on rzeczywiście mógł, yy, Czarować i uprawiać propagandę, a myśleć zupełnie co innego. Ja, ja książkę napisałem nie na, 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 na większość tych dokumentów, yy, na którym tworzę tę interpretację, to, jest to, to są dokumenty yy, tajne. No, Hitler nie był człowiekiem, który w odróżnieniu od Stalina, bo Stalin to różne rzeczy robił, że okłamywał swoich, yy, yy, swoich współpracowników. Nie, wręcz przeciwnie, on od samego początku mówił, jak będzie. I, I wiarygodny Hitler dla mnie jest dlatego wiarygodnym, że on chyba dróg, na samym początku lutego 1933, y, ledwo co do pierwsze dni władzy od razu wziął wierchuszkę Reichswehr i powiedział im wyraźnie, y, jaki ma zamiar, że ma zamiar zaatakować y, sowiety. I, i, I to nie było, y, to było oczywiście tajne y, spotkanie. I jak przeanalizujemy kilkadziesiąt tych notatek, no, które nie są dla Polaków przeznaczone. I Hitler raczej nie, nie przypuszczał, no, wierzył w tysiącletnią Rzeszę. Czyli te dokumenty miały zostać w tajemnicy. Może kiedyś by je po, po zwycięstwie wydrukowano. Ale yy, Hitler w tych dokumentach yy, no, nie, ma, nie, nie ma w tych dokumentach takiego wyraźnego, jak, czy, czy nawet pośredniego stwierdzenia, że. Yy, o, chce Polaków, yy, yy, że chce Polaków yy, oszukać i że to jest tylko gra. Jeden ten przykład, o którym mówiłem, ta notatka Razwied uprół, ale on wtedy grał że, rzeczywiście z tą całą administracją, szczególnie dyplomatyczną, no, która była przerażona tym, co on robi. Bo to jest też dowód, że, że był wiarygodny, że yy, nie tylko chce, stara się dogadać z Polską, ale jednocześnie wręcz demoluje stosunki z Sowietami, no bo to, to była śmieszna gra. Dyplomaci niemieccy tam w Moskwie przepraszali. Już mówili, że to się nigdzie, nigdy nie stanie. A Hitler cały czas wysyłał bądź do przedstawicielstw niemieckich bojówkę z policją i oni tam, to, tam bili tych Sowietów, robili kipisze, no... To Proszę to był uwagę fakt, rzeczywiście o jakim my mówimy czasie, to znaczy Hitler próbuje tą swoją strategiczną wizję, prawda, sojuszu polsko-niemieckiego, wymierzonego w Sowiety, no, namówić Polaków do tego, po prostu e, z nieprawdopodobnym uporem przez tyle lat, że ten tak. Gering przyjeżdża na te polowania, strzela te wilki. W Białowieży i dzikie, no ale potem odbywają się przyjęcia i w kółko to samo. Idźcie z nami na wschód. Tak, a, a Polacy mu mówią, bo też musimy to powiedzieć. Polacy mu mówią nie, no bo ta rozmowa z Piłsudskim w 1935 roku, gdzie jest otwarcie już Hitler po raz pierwszy mówi: No to zróbmy ten sojusz i zaatakujmy tak. Sowietów. Piłsudski u, y, tak naprawdę udaje zaskoczonego, on wiedział, że temu zaproponuje. No i potem tłumaczy, że. No, jednak wojna na wojnę to my się nie możemy zdecydować z Sowietami, no bo mamy przeszło tysiąc kilometrów granicy, to jest dla Polski zbyt niebezpieczne. I co ciekawe, bo to jest też ciekawe, jest notatka właśnie sowieckiego wywiadu wojskowego, gdzie dokładnie to rozumowanie, nawet jeszcze mocniej niż w polskich notatkach jest powiedziane, że Piłsudski odmawia wspólnego pójścia na wschód. Zdecydowanie. Tak, ale i to jest właśnie, to, to jest kapitalna historia, bo to, to jest właśnie to, co pan y, świetnie w swojej książce opisał. Przecież cały cymes, jeżeli mogę tak powiedzieć, tej polityki polega na tym, że to zerwanie polsko-niemieckie, że tak można powiedzieć, i definitywne rozejście się to jest ten moment, kiedy to, to Hitler cały czas na ten sojusz naciska, prawda? To jest bardzo ciekawa historia. Słaby a. zabiega, znaczy silny zabiega o słabego, ale ostatecznie decyzję o tym, że będzie inaczej, no w końcu zapada w Warszawie, bo to po pierwsze w styczniu najpierw Beck mówi e, Ribbentropowi, że nic z tego nie będzie, a w kwietniu jedzie do Londynu na początku i podpisuje pakt z Wielką Brytanią, więc zerwanie jest ze strony Polski, prawda? Ja a nie więcej. ze strony Hitlera, który nadal wierzy, że to uda się tych Polaków przekonać. Powiem więcej, w main tym wymarzonym sojusznikiem jest Wielka Brytania, a nie Polska. I Hitler o tym, że z Wielką Brytanią się nie dogadamy, że nie będzie sojuszu, już to najpóźniej w 1937 roku, to już jest wszystko wiadomo, a mamy pewne wskazówki, że 30, koło 1935-1936 roku on już zaczyna wątpić. A w sojusz z Polską wierzy cały czas i, 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 i cały czas stara się naciskać, i, w i jeszcze pod koniec 1938 roku. I to, no właśnie, bo mówimy o tej polityce równowagi, bo ja uważam, że to, to trzeba powiedzieć. To jest naprawdę, pierwszy na to zwrócił uwagę profesor Stanisław Żerko, że to jest bardzo nieszczęśliwe e, sformułowanie, bo po już od 1935 roku, no bo równowaga zakłada, że wektor ten sowiecki i faktor yy, yy, niemiecki są co najmniej równe. Tymczasem od połowy 1934 roku, na, to, między, na, to się zaczyna od decyzji Stalina, stosunki z Polską są wygaszane. W 1937 roku, i to mamy opinię yy, jednego z najbliższych współpracowników Beka, Łubieńskiego, które mówi, że jak w 1937 roku dochodzi yy, yy, Kobelański, zostaje dyrektorem yy, Departamentu Wschodniego, to w ogóle te stosunki z Rosją yy, jakby są kompletnie już wygaszane, bo yy, jak nie będziemy mieli ze stosunków z Rosją, jak nie będziemy prowadzili dialogu politycznego z Rosją, to nie będziemy mieli problemów. Czyli ten, tego wektoru wschodniego nie ma. Jest natomiast. Wektor yy, zachodni, wektor niemiecki, no jest ten nieszczęsny dla nas 38 rok, bo niektórzy polscy historycy mówią, że nic się nie stało, no, że nie współpracowaliśmy z Niemcami przy rozbiorze czechosłowackim. No, no pańska książka są, rozwala no, drobne marki. No, nie moja książka, no tylko dokumenty. są dokumenty z 38 roku wydane, dlatego tak chętnie wydane przez komunistów, tak? Landau Tomaszewski, Monachium 1938. No to są niestety polskie dokumenty do, dyplomatyczne i to no ja nie posądzam, tam, tam jest masę depesz yy, Lipskiego, no musiałby Lip, Lipski sam fałszować swoje depesze. Yy, ta słynna depesza, kiedy on mówi, że Hitlerowi by, 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 by postawił pomnik, tego nie ma, tego się nie da bronić. No to ona jest haniebna, bo powiedzmy. Ale to by że szczerze... za Czechosłowację, tylko za Żydów, bo on powiedział, że. Ale jeżeli... to, jest w tym, to, bo to jest w tym kontekście tak. przecież, tak? Tak, tak. tak. Tylko, Ale Hitler to, powiedział, też, to, też to bronimy. Tak, tak, tylko Hitler powiedział, znaczy, Hitler powiedział Lipskiemu rozmawiał o sprawie żydowskiej, powiedział, że Również, jeżeli się zgodzicie na sojusz, to i tą sprawę pomożemy wam rozwiązać. Na co ambasador Józef Lipski powiedział, a ja mu odpowiedziałem. W tej notatce napisał, że jeżeli pomoże nam rozwiązać sprawę żydowską w Polsce, to postawimy mu piękny pomnik. I to kiedy w Warszawie. było? Po, 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 po ustawach norymberskich, kiedy Żydzi zostali pariasami pozbawieni. Tak. To jest wyjątkowe, jeśli idzie o nowoczesne państwo. I pochwalenie pochwa tego. Nie ma specjalnie tak. sensu. Tylko bądźmy też fair. Uważam, że to był błąd mówienie tego typu rzeczy, ale bądźmy też fair, że nie chodziło, broń Boże, o zagładę, tylko o masową. Nie, nie, to tak. To o, tak, ale takich rzeczy. Tak. Ambasador, który widział, co się dzieje, no nie powinien tak, mówić, tak? tak? Bo dzisiaj z tego powodu my mamy kłopoty. Tak. Jako naród antysemitów jesteśmy oskarżeni. Tak, tylko że tak? Putin w tych swoich, kiedy wykorzystał to parę lat temu, no to przedstawiał to, że to sugerował. Może tak, że to chodziło o jakieś ludobójcze plany, a przecież. Tak. To, Ale to e... też świadczy o tym, o, o, o tym, że Hitler i Lipski mieli bardzo dobre stosunki. On był rzeczywiście, i, i chyba nawet Hitler lubił Lipskiego. I, i, I stąd Lipski chciałbym się za bardzo podlizać, no i... Okej, okay, ale odeszliśmy od y, naszego tematu. Ja, zanim przejdziemy do wielkiego finału tej historii, czyli roku 38, propozycji niemieckich i, i, i zerwania polsko-niemieckiego, y, no to jeszcze jeden argument, bo tak jak powiedziałem, wcielam się dzisiaj w Adwokata Diabła, i y, kluczowy argument. Jak to? Jak w ogóle można poważnie traktować jakiekolwiek oferty, e, projekty Hitlera, w których brana była pod uwagę opcja sojuszu z Polską? Skoro Hitler był narodowym socjalistą, rasistą, a elementem jego światopoglądu był antyslawizm, czyli nienawiść do Słowian. Krótko mówiąc, e, Niemcy byli e, w tej ideologii hitlerowskiej e, nad ludźmi, a Polacy byli pod ludźmi. W związku z tym siłą rzeczy o żadnym sojuszu być nie mogło. Hitler nas nienawidził jako e, no właśnie, Słowian, słowiańskich podludzi. No ten antyslawizm to jest taka moim zdaniem e, koncepcja troszeczkę wymyślona e, przez, pamiętajmy, przez komunistów, którzy w latach 70 i 80 chcieli e, na tej szali, że mamy z jednej strony e, antysemityzm, że, to, że Hitler również był anty, antyslawistą, no Tutaj tego się porównać nie da. Jedno i drugie było ludobójstwem, ale y, ludobójstwo na, na Żydach było wyjątkowe. Wracam, dlatego że było tak, a nie inaczej uzasadniane y, w Main Camp. Słowianie nie zagrożali strukturze narodowej y, całego, całego, całego świata. A zresztą, ja znalazłem taki, to jest z tej książki, no, no, ciekawy dokument, kiedy jeden z niemieckich papież, te, te, ta teoria rasowa, no to z nauką miała y, niewiele y, wspólnego. Ten papież teorii rasowej to był w ogóle filologiem. No i, y, Karl Ginter. Tak? Karl, tak, Haka Ginter. No i, i w ogóle w jego książce, którą czytał Hitler, miał kilka wydań, jest, znalazłem takie zdanie i ono mnie naprawdę zaskoczyło, bo, bo myślałem, że. Y, no, że, to, że to będzie rzeczywiście jeden z największych problemów, tak? a to jest jeszcze książka yy, sprzed chyba nawet mein Kampf, napisania Maikamp, bo ona na początku lat 20. została yy, napisana i, ów, papież mi to zdanie zaskoczyło. Papież rasy, papież, niemiecki papież rasy napisał, że prasłowianie również byli nordykami. I u nas były spory, i to jest, i to jest dopiero śmieszne, że polscy antropologowie. Właśnie z niemieckimi spierali się, gdzie jest więcej tego nordyka, w czyjej krwi. I polscy mówili, że w naszym, że my jesteśmy bardziej nordyczni niż Niemcy, i to był argument, żeby nie porozumiewać się z Niemcami. Bo porozumienie, jak się porozumiemy z Niemcami, to Niemcy nam ten najbardziej nordycki element zabiorą i my stracimy, my stracimy na tym. Tak więc teoria rasowa, z teorią rasową można było zrobić wszystko, co się chciało, no bo ona z nauką miała mało wspólnego i była rodzajem ideologii, którą można było strategii politycznej podporządkować. Właśnie i tutaj to jest kluczowe, że w zależności od tego, jakie były potrzeby polityczne, to Hitler te swoje poglądy przecież Odpowiednio kształtował, bo chciałem tylko przypomnieć. Zresztą Słowianie że w byli jego. Co no już to chcę powiedzieć, że w obozie państw osi były takie nordyckie narody jak Rumunii. Na no, przykład, no Rumunii to swój przykład, ale e, Bułgarzy, e, Słowacy, prawda? Zaatakowali e, nas! Tak, Chorwaci, no jakby nie było, te trzy ostatnie narody były jak najbardziej słowiańskie i nic to nie przeszkadzało Niemcom. WSS byli Ukraińcy, w SS byli Rosjanie. Rosjanie. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możemy mnożyć te, te przykłady. I jeszcze taki jeden drobny, że przecież Japończycy dostali status honorowych Aryjczyków, <noise> <noise> kiedy trzeba było się dogadać z Japończykami. No więc e, oczywiście tutaj pod tym względem akurat Hitler był. Elastyczny. E, więc e, teraz e, wiemy mniej więcej e, jakie już, po co była Hitlerowi Polska? Pan pokazuje w swojej książce te, te notatki, w których Hitler de facto przyznaje, że ta wojna w jego wyobrażeniu miała się rozpocząć od ataku na Francję. Tak? Neutralizacji Francji w momencie i, i Polska zabezpiecza plecy, no a później ten wielki marsz na. Związek Sowiecki, u boku Polska, e, inni koalicjanci, państwa bałtyckie, no bo przecież w tym scenariuszu nie ma paktu Ribbentrop-Mołotow. No ale tak się nie stało. To były tylko jego propozycje. E, nie stało się tak, dlatego o czym mówiliśmy, że Polacy powiedzieli nie. I teraz chciałbym zapytać. No zaczęło się oczywiście od tej propozycji. Tylko w pewnym e, momencie, przedtem Polacy powiedzieli tak, bo o tym się też nie pamięta. Myślę o Czechosłowacji. Mhm. Dobrze, to co jeszcze? Czy konsultacje? Nie, ja bym, Bo moim zdaniem nie da się zrozumieć 1939 roku bez końca tego, co się stało po Monachium, i, i również to, co się stało, i, 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 i też tego, jak Polskę zaczął postrzegać Hitler po Monachium. Bo u nas, nie wiem, mamy dzisiaj, znowu wracamy do negowania naszej roli, jaką i to polscy niestety historycy robią, do negowania roli Polski w rozbiorze Czechosłowacji. No, a jak mówię, no, dokumenty yy, są niestety bezwzględne. My już na początku roku 1938 yy, między innymi z Geringiem przedstawiciele Polski rozmawiają o podziale, o tym, że Czechosłowacja będzie podzielona, bo Niemcy nas informują. No i my mówimy wyraźnie Niemcom, że jesteśmy pewnym terytorium zainteresowani. Za Olziem. No, za Olziem, tak. No i, 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 i to jest w 1938 roku ta kwestia, ona jest cały czas obecna. Prawdą jest, że nasi żołnierze wspólnie z żołnierzami niemieckimi nie, pod, nie, nie wchodzili ramię w ramię do, do Czechosłowacji, ale to było wszystko e, dogadane. Co więcej. Pamiętajmy, bo ja, yy, yy, od ta yy, Polska, Hitler wiedział, że Polska, będąc zainteresowana za Olzie, yy, nie będzie neutralna ani przy, ewentualnym, yy, przy ewentualnej reakcji Zachodu, nie, we, yy, no, nie, nie będzie współgrała z Zachodem. Czyli, yy, bo wtedy już Hitler, decydując się na rozbicie Czechosłowacji, ma już te plany wojenne, fal Green, fal e, Rot. I co mu wychodzi, że Polska że, będzie przynajmniej na, z... neutralna? Tak, czyli plan wojny z Francją, a nie ma planu białego, czyli woje, wojny z Polską. Inaczej, że w przypadku wojny, jak pokazywałem te dwie, dwie flanki, to flankę wschodnią ma bezpieczną. I jego plan wojny jest taki. On już wtedy chce tej wojny, bo on uważa, że tą wojnę trzeba jak najszybciej rozpocząć, rzucić te kości i niech się dzieje co chcemy, i tak wygramy. On nie liczył, tak? On, był, on, on miał takie yy, mistyczne pojęcie wojny. I wtedy wojna, jak Polska, współ, jak Polska, jak Polska jest zainteresowana tym zaodziem. I w ewentualnym konflikcie, a to zakładano, jak bierzemy, to, jesteśmy, to będziemy neutralni. To wojna wygląda w ten sposób. Szybka kampania przeciwko Czechosłowacji, nawet kilkudniowa, kilkutygodniowa, i potem przerzucenie sił na, 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 na zachód i wojna z Francją i ewentualnymi aliantami. Ale tu ta flanka jest bezpieczna. I to, nie, i to miało ogromne. Znaczenie w planowaniu Hitlera. A w 1937 roku Hitler, bo mamy dokumenty, nie wiedział po której stronie opowie się Polska, i wtedy już te jego całe e, rozumowania były skomplikowane. Czyli w 1938 roku on niestety no, dostaje sygnał: no, będziemy z Wami współpracowali. I moim zdaniem te w cudzysłowie wspaniałomyślne e, propozycje, one są spowodowane współdziałaniem świetnym współdziałaniem w sprawie Czechosłowackiej, gdzie my gwarantowaliśmy mu flankę yy, wschodnią bezpieczną. Jest Inna sprawa, że mocarstwa, jak mówił marszałek Piłsudski, yy, zachodnie zachowały się parszywieńko. No ale my też powinniśmy uważać, bo godząc się na rozbicie Czechosłowacji, my mamy tak: flankę północną Niemcy, flanka zachodnia Niemcy i flanka południowa Niemcy. Niemcy. Tak. I wtedy jak można podjąć decyzję o wojnie? No właśnie, to jest to. To znaczy, to było dwie kompletnie sprzeczne ze sobą polityki. Znaczy, jeżeli chciało się iść na zwarcie z Hitlerem, tak? I jednak powiedzieć nie, no to nie trzeba było rozwalać Czechosłowacji do spółki z Hitlerem. To jest rzeczywiście kompletna, całkowita niekonsekwencja. I te dokumenty, o których Pan mówi, zostały wydrukowane nie tylko w w PRL-u, ale też przecież w polskich dokumentach dyplomatycznych za rok 1938 są absolutnie porażające. Czy znaczy Polska, Polacy nie wchodzą na Zaolzie, dopóki Hitler nie daje gwarancji, przekazanych Polsce, że w razie gdyby Czesi się stawiali, albo Sowieci zaatakowali, to my wchodzimy do wojny po waszej stronie. I Studnicki mówił, że gdyby... Też się dogadujemy w sprawie sowieckiej, tak. że do, dogadujemy się, a co będzie, pytamy Niemców, jak, jak Sowieci wyjdą, no będziemy razem, tak. tak? No to rozmawiamy jednak o współdziałaniu. Ja I teraz. Studnicki mówił i miał świętą rację, że gdyby w trakcie kryzysu czechosłowackiego wybuchła druga wojna światowa, to Polska walczyłaby po stronie Niemiec. No bo innej opcji, tak. innej opcji, innej opcji wtedy ja się, nie Ja się było. z tym zgadzam, absolutnie. Ale teraz, no właśnie, ale co się dzieje w tym nieszczęsnych kilku miesiącach, które e, między tym współdziałaniem w rozbiorze Czechosłowacji, Polski z Niemcami, a zerwaniem polsko-niemieckim najpierw w styczeń z wizytą Ribbentropa, e, no a potem przeskoczenie przez Beka do obozu e, anglo-francuskiego? Jak rozumiem, ta decyzja Józefa Beka o tym, żeby powiedzieć nie czyli nagle dokonać zwrotu w tej polityce niekonsekwentnego, zaskakuje Hitlera, tak? Polska przechodzi do obozu państw e, anglo a, e, zachodnich, czyli Anglii i Francji i nagle co? Cały ten, rozumiem, misterny plan Hitlera, tego zwornika e, rozbija się jak, czy też rozpada jak domek z Chyba dlatego, że my do końca nie jesteśmy, polska dyplomacja chyba nie do końca jest świadoma Konsekwencji y, posunięć. Bo jedno z największych tajemnic historii Polski jest y, ten moment. Nie, nie wiemy, kiedy zapadła tak naprawdę decyzja, że my, mówiąc nie Hitlerowi, de facto zakładamy możliwość wojny. Mówi się, może o, tym, y, może, mówi się o tym, że była jakaś narada 8. 9 stycznia, tylko ani papierka nie ma żadnego dowodu. To tak jak mniej więcej o wojnie prewencyjnej. Nie mamy żadnego dowodu, że taka narada była. No to, że może w ogóle nie było takiej. No właśnie. Być może yy, ja mam, yy, no bo w tej, z jednej z tych. Yy, dominuje na nas pogląd, że, i to jest dominujący w historiografii polskiej, nie, że w tej pierwszej dekadzie stycznia spotkało się kierownictwo yy, państwowe na zamku. Czyli te trzy, co najmniej, główne osoby: prezydent, yy, wódz naczelny, minister Beck, no i wtedy panowie się spotykają, rozmawiają ze sobą i mówią sobie: No tak, mówimy Hitlerowi, nie? I to oznacza możliwość, czy bardzo duże prawdopodobieństwo yy, wojny. Tymczasem yy, Józef Beck. I nie ma na to żadnego papierka. tak? W ogóle, jak ktoś próbował, czy było takie spotkanie, no to nawet trudno znaleźć jakąś poszlakę. Mówi się, że Beck najpierw oddzielnie rozmawiał z prezydentem, oddzielnie rozmawiał ze śmigłym, ale do czego zmierzam, że mam, mamy wątpliwość, czy w ogóle Beck miał świadomość tego, znaczy jak, ty jak, jak poważna jest sytuacja. Bo Brytyjczycy, i tu już idziemy do tego kwietnia, zmieniają zdanie na temat yy, Hitlera w styczniu 1939 roku. Już są pewne, so, chcą, się, chcą z nami się konsultować w tej sprawie. Byk mówi, nie? Ja, nie, ja mam czas. Nie wchodzi w ten proces konsultacyjny, no bo powiedzmy też wyraźnie, jak to było. Do <laughs> stycznia 1939 roku Brytyjczycy i Francuzi dają Hitlerowi carte blanche w naszym regionie, czyli de facto zgadzają się na to, że to jest strefa wpływów Hitlera. No i my wtedy jesteśmy w ogóle już w katastrofalnym położeniu, no bo co byśmy nie zrobili, to nie możemy liczyć na to, że jakąkolwiek pomoc dostaniemy z Zachodu. I ratuje nas decyzja, która jest dopiero pod koniec stycznia. Beck podejmując, jeśli ta decyzja zapadła w styczniu, na początku stycznia, o tym, że idziemy na wojnę z Niemcami, wtedy mowy o sojuszu z Brytyjczykami nie ma, zostajemy sami. Czyli to dziwnie w ogóle ta decyzja byłaby podejmowana, tak? No tak, nie. ja jestem też zwolnikiem tego, że Beck blefował, tak samo jak uważał, że Hitler blefuje, to znaczy tak, tak. ja myślę, że Beckowi się wydawało i yy, yy, paradoksalnie, to nie przykro mi to powiedzieć, ale wielu apologetów Becka robi z niego osobę po prostu niepoważną, to znaczy yy, przedstawiają go jako kompletnego wariata, to znaczy faceta, który jest gotowy rzucić właściwie całe państwo na stos yy, yy, i robią mu tym niedźwiedziom przysługę. Mnie się wydaje, że on nakalkulował. To znaczy, on uważał, że jeżeli dojdzie do zawiązania sojuszu polsko-francusko-brytyjskiego, Polacy się postawią, to Hitler się wycofa i żadnej wojny w ogóle nie będzie. Prawda? To, I to się wydaje, że to jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, bo to rozumowanie, powiedzmy, ma ręce i nogi. No, Tylko jednak to je, jest Wielka jest Brytania to jest y, ogromne imperium, Commonwealth. Francja jest największą, ma największą armię na, 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 na kontynencie. No co, nam, co nas może... I my z tymi trzy, dwoma potęgami no Herr Hitlera oczywiście odsuniemy, bo Herr Hitler się co? wystraszy. I, I mówię, racjonalność polega na tym, że Hitler nie myśla, Racjonalność Becka, i tu powiedzmy, że rzeczywiście mógł, to, to można uznać, że racjonalne myślenie. Tylko, że on nie, 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 nie zwrócił uwagi na to, że Hitler nie myśli racjonalnie. Nie, absolutnie nie. Bo w polityce... nie, Wreszcie się z panem nie zgadzam, panie doktorze. Nie. Nie. Hitler miał wyjście z tego dylematu. Wie pan, to znaczy problem, że Beck nie pomyślał racjonalnie, moim zdaniem, w tym sensie, że wszystko byłoby, tę układanka, którą pan przedstawił, którą się zgadzamy, że Beck tak myślał, prawda, czyli kleszcze, okrążenie, jest pod tym względem pełna, słuszna i racjonalna, gdyby nie jeden czynnik Związek Sowiecki. Znaczy, Beck, Hitler ma jeszcze jedno wyjście, jeszcze jedną kartę do zagrania. Jest nim Związek Sowiecki. Hitler, kiedy Polska związuje się z Wielką Brytanią, związuje się z Sowietami, czyli dokonuje ale to już kolejnego. Po kwietniu, to już jest no, kwietnia. Zgoda, tak. Ale, 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 ale Beck tego nie przewidział, że, że, prawda? Nie, przypomnijmy, że Hitler chce już wywoływać wojnę w 1938 roku. On, yy, on uważa, że. To to, to to wojna da wyzwolenie, i ten naród niemiecki wszystko pokonał. On nie kalkulował. No przypomnijmy, no jednak Niemcy. No zaraz, raz, ale Niemcy mają tak zło Tak złom... ze Stalinem jest kalkulacją, prawda? No jednak jest. No tak, próbą. Ale to jest dopiero sierpień, a o tym się zaczyna rozmawiać dopiero w lecie e, 39 roku. A my mówimy o tych decyzjach, które, no, jak ten sojusz się tworzy, Antyhitlerowski, anty to jeszcze yy, nie ma. Wtedy trwają jeszcze rozmowy yy, Stalina z mocarstwami zachodnimi. To Hitler gra naprawdę bardzo ryzykowną i moim zdaniem yy, nie do końca odpowiedzialną grę. Bo i tutaj był jeden wielki polityk, yy, rzeczywiście niemiecki, który przestrzegał przed takim rozwojem sytuacji. Myślę o Tonie von Bismarcku. On mówił, że yy, Niemcy, ze względu na położenie geopolityczne, zawsze są skazani na to, że jeśli zaczną się za bardzo rozpychać w Europie, a Hitler to zrobił, to spotkają się zawsze z koalicją, która będzie silniejsza od koalicji niemieckiej. No i niestety, ale tak dla Hitlera, ale niestety tak się stało. I tutaj Bismarck miał absolutną rację, jeśli. Hitler myślałby racjonalnie, czyli po markosku, to by na taką głupotę nie poszedł, moim zdaniem. W dalekiej perspektywie Niemcy rzeczywiście przegrali, prawda? Ale jest to naprawdę marną pociechą w porównaniu z tym, że w krótkiej perspektywie Polskę rozwalili na drobny Mak, dogadując się z Sowietami. Co ja miałem na myśli? To miałem na myśli to, że to zaszachowanie Hitlera to jest szach, ale to jeszcze nie jest mat, ponieważ Hitler uciekł spod gilotyny, związując się. E, właśnie ze związkiem sowieckim ze Stalinem nawiązał. Zawiązał pakt ze Stalinem. No, i doszło do tego, co doszło, czyli sowiecko-niemieckiego rozbioru Polski, i wszystko wiemy, co z tym było związane. Katyń, Auschwitz, piekielne, wszystkie cierpienia potworne Polaków, zagłada Żydów polskich i wszystkie te straszne rzeczy, które, które się stały, które. ta wielka tragedia naszej ojczyzny. I potem komunizm jeszcze, bo to jest. Też komunizm, utrata niepodległości na, na pół wieku, prawda? I to. Zanim zakończymy nasz dzisiejszy program, chciałem zadać panu e, pytanie, które pewnie chcieliby zadać wszyscy e, widzowie. To znaczy, e, przenosi się pan w czasie i zaszalejmy, jest pan Józefem Beckiem. Jest e, przełom roku 38-39, ma pan dwie możliwości na stole. Albo powiedzieć tak Niemcom, zgodzić się na tą zakichaną autostradę, Gdański, realizować ten program, e, który tam Hitler miał, ten wielki swój plan i Polska jako zwornik tego planu, czy też wsiada e, pan do pociągu, jedzie do Londynu i podpisuje pakt z Wielką Brytanią? Odpowiem może tak nie wprost, ale co, co bym zrobił? Mhm. To pierwsza zasada to jest Machiavelli, ucz się od, od, od najlepszych. Machiavelli mówił, że w polityce zawsze jest warto grać. Na czas. Nigdy nie spieszyć się z podejmowaniem e, decyzji, a, to szczeg a szczególnie takich trudnych decyzji. A być może czas sam rozwiąże pewne problemy. I pierwszej rzeczy, której bym nie zrobił, to bym nie, 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 nie szedł, nie, nie rozmawiałbym na temat e, podziału czy rozbioru e, Czechosłowacji. Starałbym się utrzymać pozycję Polski, właśnie jako pozycję, neutralną, tak żeby koszta transakcyjne Hitlera jednak zwiększyć, żeby mimo wszystko utrudnić mu podejmowanie decyzji, czyli bym grał na czas, bo ja się obawiam, i to jest straszne co powiem, ale żebyśmy tą decyzją o, o, o rozbiorze z Czechosłowacji, wejściem w ten głupawy interes, przyspieszyli bieg dziejów, bo wtedy Hitler po raz pierwszy poczuł ten krew, bo my, my to wiemy kiedy to było, to jest jesień 1938 roku, on chce tej wojny, dlatego mówię, że on jest irracjonalny w tym sensie, że jemu już ta głowa jest, no przecież te rozmowy z Chamberlainem są on, on, on prowokuje tego Chamberlaina i prowokuje Brytyjczyków żeby ca cały czas podwyższa stawkę, tak się nie robi w dyplomacji, no to, to jest naprawdę irracjonalne. ja bym grał na czas i czekałbym, jak się sytuacja rozwiąże i bym licytował. Czy w ostateczności bym zagrał po stronie niemieckiej. No właśnie, e... tak. to jest. No bo elementem tej gry na czas byłoby puszczenie Hitlera na Francji. A no właśnie. No widzi pan. Bo no, to, po, po, to powiedzmy, jak hitler planuje. Czyli trzeba było powiedzieć tak, żeby. on... No, ale to, to jeszcze powiedzieć, bo to jest mhm. waż, ważny moment. O nim zapomnieliśmy, że hitler. E, wedle planu, zanim ruszy się na wschód, idzie na zachód. A kto wie, jakby wtedy sytuacja wyglądała? Bo Francuzi i Brytyjczycy, a szczególnie Francuzi, widzieli, że Hitler poszedł e, na wschód, no i czuli się bezpiecznie za. E, nie, nic, nie musieli nic robić. A kto wie, jak byłaby, jakby, jakby się wojna. Jakby wojna przebiegała, kiedy e, Francuzi wiedzieliby, że cały impet. Hitler, Niemiec hitlerowskich pójdzie